Zapraszam Was serdecznie na kompletny poradnik z Dungeon & Sanguine Depths, w którym przedstawię główne mechaniki bossów, jak i bardziej istotnych rzeczy dotyczących przykładowo covenantowych ułatwień, buffów, skrótów oraz udogodnień. Jest to kolejny filmik z serii poradników z Shadowlandsowych Dungeonów, zatem jeśli jesteście ciekawi całej serii, wpadnijcie oblukać też inne materiały na kanale oraz jeśli content ten jest tym, czego szukaliście na YouTubie, zostańcie ze mną na dłużej. Zatem nie przedłużając, ja jestem Kocur i zapraszam Was na materiał. Na pierwszym bossie najlepiej by tank trzymał go plecami do party. Jednakowo miał za sobą ścianę, ponieważ boss używa umiejętności Vicious Headbutt, która odrzuca tanka w tył. Gdy kastuję umiejętność Hungering Drain, jak najszybciej musimy ją przerwać, ponieważ zadaje nam obszarowe obrażenia oraz boss narzuca sobie staki Essence Surge, które zwiększają jego obrażenia 2% na 8 sekund z każdym stakiem. Randomowo raz na jakiś czas boss używa na jednego z graczy umiejętności Juggernaut Rush. Wszyscy pozostali gracze powinno stanąć między bossem a graczem, by rozdzielić obrażenia. Gdy boss osiągnie maksimum energii, użyje wtedy umiejętności Severing Smash, która odrzuci wszystkich do tyłu oraz pojawi się 5 orbów, jeden za każdego gracza. Orby te musimy złapać, nim dotrą do bossa, inaczej go wyleczą, ale uwaga, by nie łapać wszystkich naraz, bo zadają kolosalny AOE damage dla całego party. Przed osiągnięciem przez bossa maksimum energii, najlepiej by wszyscy ustawili się z jednej strony mapy. To pozycjonowane będzie bardzo pomocne w wyłapaniu orbów. Na drugim bossie przez całą walkę musimy uważać na te dwie plamy latające dookoła mapy. W tej walce mobek, który się pojawia raz na jakiś czas, zawsze będzie priorytetem do pokonania, gdyż zadaje spore obszarowe obrażenia oraz im dłużej go bijemy, tym więcej ma energii, która potem jest równoważna z tym, jak wielką plamę pozostawi po sobie, gdy zginie. Randomowo raz na jakiś czas jeden z graczy otrzymuje czerwoną plamę wokół siebie, trzeba z tym instantowo odejść jak najdalej od swojego teamu. Na trzecim bossie mamy w sumie jedną główną mechanikę, na którą musimy uważać. Mianowicie, gdy boss kastuje umiejętność Rite of Supremacy, mamy 10 sekund na zebranie żółtych orbów leżących na ziemi. Jest ich dokładnie 15, a każdy z graczy powinien zebrać tylko po 3 orby, nie więcej. Każdy z orbów redukuje otrzymywane obrażenia o 20%, zatem lepiej podzielcie się orbami, bo złajpujecie. Gdy boss skończy kast, zadaje nam ogromne obrażenia, ale dzięki tej redukcji z orbów idzie to jakoś przeżyć. Od razu też, po tym kaście, zaczyna channelować kolejny spell, Endless Torment. Będą pojawiać się też na ziemi takie żółte plamy, które musimy omijać. Zadają one spore obrażenia, a i tak będziemy na low HP po poprzednich umiejętnościach, zatem uważajcie. Ostatnim bossem w Sanguine Depths jest generał Kal. Będzie ona nam utrudniała życie przez całą drogę do miejsca ostatecznej konfrontacji, więc będzie czas na oswojenie się z niektórymi mechanikami. Po pokonaniu poprzedniego bossa zabraliście ze sobą fragment Naru. Zabieracie więc ten fragment i osoba go niosąca, najlepiej tank, może ustawić na krótki czas ochronną kopułę. W jej schronieniu wszyscy otrzymujecie 65% mniej obrażeń, ale co ważniejsze, chroni was ona przed mechaniką bossa Gloomsqual. Boss kastuje ją po osiągnięciu 100 energii i to przed nią właśnie będziecie chcieli się głównie chronić. Nie jest może ona taka straszna w czasie trashu, ale w ostatniej fazie walki łatwo może pozrzucać was z platformy, więc pilnujcie jej. W drodze do miejsca ostatecznej walki będziecie musieli pokonać kolejno 3 grupy przeciwników. Generał Kal będzie uciekała do kolejnej grupy każdorazowo, gdy straci 10% HP. Warto więc najpierw skupić się na niej, a następnie dopiero dokończyć grupę. W końcu docieramy do platformy na urwisku, gdzie czeka na nas boss na 70%. Z platformy tej łatwo można spaść lub być zrzuconym, więc uważajcie na siebie. Pierwsza mechanika to Weak Trash. Boss oznacza kilku graczy, by po kilku sekundach rzucić się na nich i zaatakować wszystkich w pobliżu i zostawić bleeda. Na poziomie Mythic ten bleed zostaje do końca walki. Jeżeli boss oznaczył ciebie, odsuń się od reszty grupy, by uniknąć niepotrzebnych obrażeń. Drugą mechanikę bossa, Gloomsqual, mieliście już okazję przetestować w czasie trashu. Gdy boss zbliża się do 100 energii, zbieramy się razem i gracz niosący fragment naru ustawia kopułę. Jeżeli się tam nie schronicie, łatwo możecie skończyć zrzuceni z platformy. Ponadto tarcza ta usuwa także bleed, pozostawiony przez weak trash. Ostatnia mechanika to gdy na platformie pojawiają się 3 pary klonów bossa, które zaczynają ładować czerwone promienie między sobą w pewnych odstępach czasu, by po chwili zadać spore obrażenia. Po prostu trzeba ich unikać, uciekając w bezpieczne miejsce.
Przejdźmy teraz do ciekawego trashu oraz mechanik, na które musimy uważać w tym dungeonie. Jeśli posiadacie w swojej drużynie chociaż jedną osobę z Covenantem Ventir, to bardzo dobrze. Po całym dungeonie rozstawione są klatki anime. Każdy gracz z tym Covenantem może kliknąć na klatkę anime, aby aktywować ją na 20 sekund. Każdy wróg w zasięgu 40 yardów zostanie osłabiony przez Anima Drain oraz zostanie naliczane, ilu wrogów zginie przy aktywnym Anima Drain. 20 sekund po aktywacji klatka anime dezaktywuje się, dając całej drużynie jeden ładunek buffa za każdego wroga, który zginął. Każdy ładunek zapewnia 5% do obrażeń oraz healingu. Miss Dancer, na nim zawsze musimy wyciągać moby z czerwonej plamy, którą rzuca na ziemię, ponieważ wzmacnia ich obrażenia o 50%. Musimy również uważać na jego umiejętność, którą puszcza przed siebie, gdyż zadaje spore obrażenia. Overseer, musimy go jak najszybciej zabić, bo narzuca na całe party redukcję heala oraz damage'u. Interruptujemy mu również tego Cursa, bo silensuje daną osobę na 5 sekund. Przed sentinelami nigdy nie stoimy z przodu, bo walą cleave'a, narzucając nam potężnego bleeda. Przerywamy im również umiejętność Stone Skin, gdyż jest to dla nich redukcja otrzymywanych obrażeń o 65% na 15 sekund. Ten chłop sprawia, że wszystkie neutralne moby się pulują, dlatego trzeba go szybko zniukować oraz uważać raz na jakiś czas na jego frontala. W korytarzu na prostej do ostatniego bossa ważne, abyście mieli wzięte ten itemek naru podobny. Zawsze używamy ten dodatkowy ekstra przycisk, gdy boss kastuje umiejętność Gloom Squall. Oczywiście wszyscy wtedy musimy być pod kopułą, aby uniknąć obrażeń oraz odrzucenia. Jak zauważyliście, w dzisiejszym filmiku nie byłem sam, była ze mną ekipa, z którą robiłem te poradniki od samego początku. Dzięki wielkie za pomoc w robieniu dungeonów oraz przyłączenie się do stworzenia ostatniego z filmików. W tym materiale byłoby to na tyle, mam nadzieję, że okazał się dla Was pomocny oraz przydatny. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzu pod filmem. No i jeśli materiał Ci się podobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz suba, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami na kanale. Oczywiście zapraszam Cię na inne moje materiały na kanale, jak i na fanpage, Discord oraz grupę na Facebooku. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie pod filmem. Dzięki wielkie za uwagę oraz poświęcony czas. Do usłyszenia, na razie, cześć!